Many z serii TGA, do której należy ten pękaty owad, produkowane były przez niemiecką firmę już od 2000 roku. Stanowiły one wdzięczną bazę dla wielu użytkowych nadwozi, a wiele z nich było też wielkoformatowym płótnem, na którym miłośnicy tuningu wizualnego XXL mogli dać upust swoim malarskim fantazjom. Często podczas naszych wojaży w poszukiwaniu najciekawszych pomysłów wartych pokazania w naszym programie spotykamy pojazdy z naniesionymi na karoserię obrazami. Przedstawiają one sceny z filmów, postaci aktorów lub piosenkarzy, a czasem są to też bohaterowie kreskówek. W przypadku przedstawianego dzisiaj pojazdu mamy do czynienia z całą jego przemianą, tym razem w potężnego owada. I tu wielu, którzy tę tunerską wizję oglądali, sprzecza się, czy jest to pszczoła, czy osa. Nam raczej ta przemiana pasuje do osy, bo użyto tu dużo koloru żółtego, a pszczoły w naturze posiadają więcej czarnych pasków. Ponadto ciekawie tu odwzorowane na odwłoku gruszce włoski są raczej rzadkie, a przecież pszczółki mają ich dużo, bo potrzebne im są do zapylania kwiatków. No i argument nie do odparcia, przecież o figurze niektórych pań głodzących się całe życie mówi się, że mają talię osy. No a spójrzcie na to wspaniałe dzieło, jak pięknie wygląda ta wąska talia tuż za kabiną. Chociaż umieszczony tam ciśnieniowy zbiornik pomalowano w sześciany przypominające złote plastry miodu. A przecież to głównie pszczółki zbierają ten wyjątkowy produkt. Oczywiście pamiętać też należy, że pojazd pomimo tego, że bierze udział w pokazach piękności na trackerskich zlotach, to pracuje też na swoje utrzymanie. A jak może pracować? Oczywiście jak pszczółka. Podziwiamy pomysł i perfekcyjne wykonanie, dbałość o szczegóły i ciekawe przedstawienie głowy owada z zaznaczonymi czułkami. Szczególnie widoczne są one, gdy w pojeździe otwarte są na oścież drzwi. Niepowtarzalny efekt uzyskano też dzięki specyficznemu malowaniu gruszki w kolory owadziego odwłoka. W trakcie wykonywania obrotów podczas mieszania betonu, pasy namalowane spiralnie po obwodzie zbiornika jakby pozorują ruchy, które wykonuje pszczoła, spijając nektar z kwiatów. Wnętrze kabiny, podobnie jak w innych tego typu pojazdach, wykonano standardowo. Jednak i tu znalazły się detale nawiązujące do całej koncepcji pojazdu. Dwie pszczółki wiszą w przeciwległych rogach kabiny, podczas jazdy poruszając się niezdarnie na krótkich zawieszkach, a na podszybiu w nieładzie leży dużo czarno-żółtych pluszaków, sprawiających raczej przygnębiające wrażenie. Dzisiaj to już wszystko w tym temacie. Oczywiście jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy zerknąć okiem kamery na tak ciekawą tuningową koncepcję. No i nie podejmujemy się rozstrzygania, czy autor miał na myśli pszczołę, czy osę, tworząc swojego owadziego kolosa.